bez bawełny. Dostałem zapytanie, czy jak kobieta mówi, że kocha i mężczyzna mówi, że kocha, to czy oni mają to samo na myśli? Bo ja tak czuję, że chyba chodzi o coś troszkę innego. Bardzo fajne zapytanie. Bo to jest tak, jakbym ja koniecznie chciał połączyć ze sobą dwóch sadystów i żeby obydwoje mieli przyjemność. Obydwaj myślą o tym samym. Jeden chce tłuc i drugi chce tłuc. Nie wiem, czy uda im się stworzyć udany związek. Gorzej jeszcze, jeżeli weźmiemy dwóch masochistów. Jeden chce być tłuczony i drugi też. I obydwoje są rozczarowani. Rozumiesz, drogi słuchaczu? Twoje potrzeby są zupełnie inne niż potrzeby samiczki. A więc nie możesz chcieć tego samego, co ona. Jeżeli mówisz, że kochasz, to masz zupełnie co innego na myśli niż ona. Bo ty chcesz, przecież tego samego, co ona. Chcesz być szczęśliwy. Tylko ta forma, to czego ty oczekujesz od samiczki, to jest zupełnie coś innego. Bo masz zupełnie inne potrzeby. Wszelkiego rodzaju masz inne potrzeby, z wyjątkiem jednej, czuć się szczęśliwy. A jak chcesz się czuć szczęśliwy, to nie możesz stawać się kobietą, bo wtedy będziesz szczęśliwy jak kobieta. Czy dobrze, czy zrozumiałeś? Wyobraź sobie, że jakaś kobieta koniecznie chce stać się mężczyzną po to, żeby zagrać w drużynie futbolowej. Bo to jest jej największe szczęście. Rozumiesz? Twoje zapytanie jest nie z tej planety. Zauważ wreszcie, że kobieta to nie jest facet, któremu urwało coś tam.